Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej, księdze Rodzaju, w rozdziale 17 od wersetu 3? Tutaj mamy temat obrzeski. Ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę z powagi faktu, że Bóg nie podzieli się z nikim swoją chwałą. Zasada ta zawsze i wszędzie znajduje swoje potwierdzenie, czy to w dziele odkupienia, czy nawet w najbłahszych szczegółach dnia codziennego. Od początku do końca musi rządzić zasada tylko On, tylko Bóg. Nie wystarczy mówić o zależności od Boga, podczas gdy w rzeczywistości nasze serce będzie gdzie indziej, szuka oparcia. Bóg wszystko wywiedzie na światło dzienne. Nic nie pozostanie w ukryciu. On zbada serce i doświadczy wiarę, umieści w ognistym piecu, by wypróbować jej prawdziwą wartość. I to mamy potwierdzone w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, werset 7. Jest tu tak napisane: aby doświadczona wiara wasza, daleko droższa od złota znikomego, choćby i w ogniu wypróbowanego, okazała się ku chwale i czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Tak. I dlatego słowa, które Bóg powiedział do Abrahama, Abrama: trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Taka jest droga do osiągnięcia celu. Gdy dzięki działaniu łaski dusza zaprzestanie wreszcie pokładać ufność w ludziach, wtedy i tylko wtedy pozostawi wszystko Bogu i pozwoli Bogu, pozwoli Mu działać. A gdy On działa, nie ma innej możliwości, jak tylko jedna, że wszystko dobrze się potoczy. Gdy nigdy nie myląca się mądrość zjednoczy się ze wszechmocną siłą i nieograniczoną miłością, ufne serce może radować się niezakłóconym spokojem. Nie mamy powodu, by choć odrobinę się martwić, chyba że potrafimy wskazać na jakąś sprawę, która byłaby zbyt wielką lub zbyt błahą dla Wszechmogącego. Jest to zadziwiająca prawda, która jest w stanie postawić każdego wierzącego na wzniosłej pozycji, na jakiej w rozdziale tym 17 znajdujemy Abrama. Gdy Bóg dał mu do zrozumienia: pozostaw mnie wszystko, a ja zatroszczę się o wszystko ponad twoje najśmielsze życzenia i nadzieje. Zabezpieczę twoje potomstwo, twoje dziedzictwo, wszystko, co się z tym wiąże na mocy przymierza Boga Wszechmogącego. Tak wtedy Abram padł na oblicze swoje, bo tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 17 rozdziale, w wersecie 3. Jest to rzeczywiście błogosławiona postawa, jedyna postawa, jedyna stosowna dla słabego, bezwartościowego grzesznika w obecności żywego Boga, Stwórcy nieba i ziemi, właściciela wszech rzeczy, Boga Wszechmogącego. A Bóg tak do niego mówił. Tak mówi nam przecież ten werset 3, 17 rozdziału. A Bóg tak do niego mówił. Gdy człowiek leży w prochu, Bóg może rozmawiać z nim w łasce. Nakreślona nam tutaj postawa Abrama jest pięknym wyrazem jego ukorzenia się w obecności Boga. Odczuwał swą słabość i niemoc, a te zawsze poprzedzają objawienie Boże. Zawsze. To jest podstawa, żeby to właściwie sobie ustawić w swoim sercu i w swojej głowie. One zawsze. Te właśnie towarzyszą objawieniu
Bożemu. Gdy człowiek leży na ziemi przed swoim Stwórcą, Bóg może objawić się w całej chwale swej istoty. On nie odda swej chwały nikomu innemu. Może się objawić i pozwolić człowiekowi, by do głębi przejęty objawieniem Boga oddał mu cześć, ale zanim człowiek zajmie należne mu miejsce, Bóg nie może ujawnić swojego charakteru. Jakże różne jest postępowanie Abrama w tym rozdziale 17 pierwszej Księgi Mojżeszowej w stosunku do sposobu jego działania opisanego w poprzednim. Tam działał z pobudek swej własnej upadłej natury, czyli w 16. Tutaj wypełnia go obecność samego Boga. Tam, w 16, na własną rękę podejmował działania. Tutaj podziwia i uwielbia w 17 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Wtedy, w 16 rozdziale, uciekł się do swoich własnych kalkulacji i do propozycji Saraj. Teraz, w 17, powierza siebie samego i wszystkie swoje sprawy, swoją teraźniejszość i przyszłość w mocne ręce Boże. Pozwala Bogu, pozwala Mu działać za Niego, w Nim i przez Niego. Dlatego Bóg może powiedzieć: rozmnożę, ustanowię i pobłogosławię. Jednym słowem, Bóg stoi w gotowości, by działać, a to daje sercu, które miało okazję poznać się na sobie samym, autentyczny spokój. Teraz Bóg wprowadza przymierze obrzeski. Każdy członek domostwa wiary musiał nosić na swym ciele pieczęć przymierza. Każde wasze dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Obrzezany ma być zarówno urodzony w domu twoim, jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała na pletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje. Tak mówi pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział od 12 do 14 wersetu. List do Rzymian 4:11 mówi nam, że obrzezanie było pieczęcią usprawiedliwienia z wiary. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. List do Rzymian 4:3. Poczytawszy go w ten sposób za sprawiedliwego, Bóg wycisnął na nim swą pieczęć. Pieczęć, którą zapieczętowany jest wierzący obecnego czasu, to nie znak na ciele, lecz Duch Święty, którym jest zapieczętowany na dzień odkupienia, o czym mówi nam Efezjan 4:30. List do Efezjan, 4 rozdział, 30 werset. Mamy tu takie słowa: a nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. To zapieczętowanie bazuje na wiecznej więzi wierzącego z Chrystusem i całkowite utożsamienie się z Nim w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jak czytamy w liście do Kolosan 2 od 10 do 13. List do Kolosan 2, czyli drugi rozdział, od 10 do 13 wersetu. I macie pełność w Nim, który jest głową wszelkiej władzy i zwierzchności, w którym też obrzezani jesteście obrzezaniem nie ręką uczynionym, zewleczeniem grzesznego ciała przyrodzonego, obrzezaniem Chrystusowym, pogrzebieni z Nim będąc w chrzcie, w którym też razem z Nim wzbudzeni jesteście przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z umarłych. I was, którzyście byli umarli w grzechach i nieobrzezaniu ciała swego, razem z Nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. List do Kolosan, tak, drugi rozdział, od 10 do 13 wersetu. I macie pełnię w Nim,
On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. To cudowne miejsce Słowa Bożego odsłania nam obrazowe znaczenie obrzeski. Każdy wierzący należy do obrzezania przez wieczne zjednoczenie się z tym, który przez swój krzyż na zawsze usunął wszystko, co stało na drodze doskonałemu usprawiedliwieniu Jego Kościoła. Nie ma ani jednej plamki grzechu na sumieniu tych, którzy są Jego własnością, ani też grzechów ich zepsutej naturze, za które Chrystus nie zostałby osądzony na krzyżu. Teraz zaś wierzący postrzegani są jako tacy, którzy z Nim umarli, z Nim zostali pogrzebani, z martwych wzbudzeni oraz obdarzeni Bożym upodobaniem, skoro ich grzechy, nieprawości, przewinienia, ich wrogość i nieobrzezanie zostały całkowicie wymazane przez krzyż. Wyrok śmierci został wypisany na ciele, ale wierzący ma nowe życie przez zjednoczenie ze zmartwychwstałą głową w chwale. W tym wersecie apostoł Paweł pokazuje nam, że Kościół został poniekąd wywiedziony wprost z grobu Chrystusa w mocy zmartwychwstałego życia i że przebaczenie jego grzechów jest tak samo pełne i doskonałe jak samo dzieło Boże, jak zbudzenie Chrystusa z martwych. Wiemy, że wskrzeszenie Chrystusa było bezpośrednim skutkiem mocy Bożej, że odbyło się, jak mówi list do Efezjan w pierwszym rozdziale, Efezjan pierwszy rozdział, 19 werset. I jak niezmierną jest wielkość potęgi Jego ku nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły Jego. Tak, dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Cóż za wyrażenie zostało tu użyte, by opisać wielkość i wspaniałość odkupienia oraz mocny fundament, na którym ono spoczywa. Jakiż doskonały spokój znajduje się w tej prawdzie. Serce i sumienie może się tu odnaleźć. Jakiż doskonały spokój znajduje w tej prawdzie serce i sumienie. Jakież doskonałe uwolnienie dla obciążonej duszy. Wszystkie nasze grzechy zostały uwzględnione, nawet te najmniejsze nie zostały pominięte. Wszystkie razem spoczywają pogrzebane w grobie Chrystusa. Tego dokonał dla nas Bóg. Wszystkie nieprawości, które tylko w nas odkrył, złożył na świętej głowie Chrystusa, gdy ten wisiał na krzyżu. Tam na krzyżu osądził go zamiast potępić nas w wiecznych mękach piekła. Są to kosztowne owoce odwiecznych zamysłów odkupieńczej miłości Boga. A my, którzy jesteśmy jej przedmiotem, nie zostaliśmy zapieczętowani wyciśniętym na ciele piętnem, lecz Duchem Świętym, którym opatrzeni są wszyscy domownicy wiary. Krew Chrystusa ma tak niepojętą wartość, tak niezmienną moc, że Duch Święty może zamieszkać w każdym, kto położył w niej swą ufność. Tak mówi Słowo Boże w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 17, od 3 wersetu do końca rozdziału 17.